główną arterią miasta jest ulica Lubelska, prowadząca wprost na Górkę Chełmską. Stamtąd góruje nad miastem ponad 40-metrowa wieża dzwonna. Wielką frajdą dla turystów jest wejście na galerię wieży, ale trzeba uważać na dzwony. Odlane u Felczyńskich w Przemyślu Maria, Stanisław i Julian biją w każde południe. Dzwonnicę zbudował car jako symbol triumfu prawosławia. Kiedy wrócili tu katolicy, chcieli ją zburzyć, podobnie jak kaplicę na Grodzisku. Na szczęście rozsądek wziął górę, wieżę oszczędzono i Chełm ma teraz wspaniały punkt widokowy. W Polsce międzywojennej powzięto pomysł, by dyrekcję kolei przenieść, nie wiedzieć czemu, z Radomia do Chełma. Wtedy wybudowano osiedle mieszkaniowe dla urzędników i olbrzymi gmach dla kolejowej centrali. Szykowany dla niej biurowiec przez wiele lat nazywano gmachem PKWN, bo przez kilka dni był siedzibą tego komitetu. Ten współcześnie wyglądający dzisiaj budynek z pewnością wielu turystów minęłoby obojętnie. A nie wolno! Bo tutaj tworzyła się historia. W oficynie działała niegdyś drukarnia Kazimierza Czarnieckiego, publicysty i wydawcy tygodnika Zwierciadło. To było pierwsze polskie pismo w międzywojennym Chełmie. Ale największą sławę przyniósł w fabryczce druk manifestu lipcowego. Z chełmskich maszyn zeszło zaledwie kilkaset egzemplarzy plakatu dla propagandy. Lwią część nakładu wydrukowano wcześniej w Moskwie. Żeby ukryć prawdziwe pochodzenie manifestu, jako miejsce wydania wskazano pierwsze większe miasto zajęte przez armię radziecką po przekroczeniu Bugu. Padło na Chełm i tak zostało. Pod kamienicami Starówki Chełmskiej rozciąga się świat dziki, tajemniczy i groźny. Jeszcze do niedawna zapuszczali się doń tylko nieliczni śmiałkowie, zabierając ze sobą zapas świec i kilometry szpagatu. Palący się knot oświetlał drogę, a kiedy zaczynał przygasać, ostrzegał przed trującym gazem. Zaś sznurek pozwalał odnaleźć wyjście z labiryntu lochów i korytarzy. Jest on dziełem mieszkańców. Tutaj niemal każdy właściciel kamienicy kopał kredę. Zaczynał od swojej piwnicy, a z wiekami szedł i drążył korytarze, gdzie go kilo wprowadził. Czasami dochodziło do kłótni między sąsiadami. Zostaw! To moja kreda! Wlazłeś na mój plac! A wszystko dla tego białego skarbu, wysokiej jakości kredy piszącej. Niezłe trofeum. Ups, miałem szczęście. Duch Bieluch tylko pogroził mi paluchem, a potrafi być bezwzględny dla tych, którzy niszczą jego królestwo. Ze względu na groźbę zapadania się gruntów, w XVIII wieku władze miasta zakazały kopania kredy pod ulicami Starego Miasta. Ale właściciele kamienic, głównie Żydzi, nie przejmowali się karami. Drążyli kolejne komory dla pozyskania nowych powierzchni magazynowych. Panujące w kredzie warunki, stała wilgotność i temperatura około 7 stopni Celsjusza, pozwalały na długotrwałe składowanie trunków, owoców i warzyw. Dodatkowo, w razie napaści wroga na miasto, owe podziemia służyły mieszkańcom za bezpieczną kryjówkę. Dopóki nie zaczęły się zapadać. W 1965 roku, tuż za ciężarówką przejeżdżającą ulicą Lubelską, zawaliła się jezdnia, chodnik i piwnice kilku budynków. Wtedy stanęła kwestia – zasypać czy ratować? Na szczęście zadecydowano mądrze. Nie pożałowano środków i dziś mamy w Chełmie unikalną w skali europejskiej atrakcję turystyczną. Na trasie, oprócz licznych komór i korytarzy z nazwami ulic, pod którymi przebiegają, znajduje się także szyb starej studni miejskiej. Wędrówka po kredowym Królestwie Bielucha trwa około godziny. On sam pojawia się turystom na trasie kilka razy. Odważniejszych czeka spotkanie z jeszcze jednym mieszkańcem podziemi, białym niedźwiedziem.
miałem okazję poznać go nieco lepiej w bardzo miłych okolicznościach. Wszystko za sprawą Bielucha, który wyprowadził mnie z labiryntu wprost do łączącej się z nim zabytkowej piwnicy, serwującej przysmaki staropolskiej kuchni. Więc jednak nie śpi. Do gęsiej szyi przychodzi się na zacne jadło i pitło, a biały chełmski miś sobie na to zasłużył. Miś jest dobrze znany wszystkim chełmskim restauratorom, bo każdego roku zasiada wśród jurorów oceniających dania przygotowywane na konkurs Niedźwiedzie Jadło. A to herb, jakim pieczętuje się miasto Chełm, umieszczony na fasadzie ratusza, na wieczną rzeczy pamiątkę.